Młodzież Kontra, czyli pod ostrzałem, witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. Ostatni nasz program w tym roku, czyli doskonały moment na podsumowania. Zaprosiliśmy dwójkę polityków, którzy no, z pewnego dystansu przyglądali się wydarzeniom tego roku. Janusz Korwin-Mikke, profesor Jerzy Hausner, witam panów. Witam także doktora Krzysztofa Szczerskiego, politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym zdaniem wybraliśmy kilka takich zjawisk, wydarzeń, problemów, które naszym zdaniem były najistotniejsze w tym roku. Między wschodem a zachodem, czyli miejsce Polski we współczesnej Europie, deszcze euro i widmo euro, walka o rząd między koalicją a wyborami, Andrzej Leper, polityk roku 2006 od zlotu do, no właśnie, to jest pytanie, bitwa o samorząd i lustracja po polsku, czy prawda nas wyzwoli? I zaczynamy. Ja na początek chciałem panów zapytać, że być może macie panowie jakieś swoje zjawisko, wydarzenie, problem, o którym chcielibyście powiedzieć i krótko uzasadnić, dlaczego akurat tak. No ja, Janusz Korwin-Mikke. Ja chwilkę jednak zajmę, mianowicie ja w ogóle się zastanawiałem, czy wziąć w tym udział, bo to żadne z tych zdarzeń to nie jest żadne zdarzenie ani wydarzenie, są to pewne problemy, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że to są typowe problemy, o które każdy polityk czy dziennikarz wybełkocze 10 minut tak zwanej głupiej mowy i wy chcecie wciągnąć tę młodzież, żeby tak samo gadała jak oni. Słuchajcie, czy wy sobie zdajecie sobie sprawę, że całe to jest zrobione, żeby wciągnąć was w kredowe koło III Rzeczpospolitej? Panie prezesie, ale nie, być może, nie, ale być nie, może, nie, ale być może zupełnie inaczej będą na te tematy mówić. Ale nie, na te tematy się nie da inaczej w telewizji mówić. Ale możemy to ocenić po pozwoli fakcie? Pan, że ja się skończę, dobrze? Otóż ja myślę, że państwo nie chcą być tak jak ta banda matołów, która tam siedzi, prawda, w Sejmie, tutaj się śmieje każda kucharka, prawda? Natomiast chciałem powiedzieć, jakie rzeczywiście są były wydarzenia. Jedno wydarzenie, powiedzmy sobie, tak? Jedno. Dobrze. Jedno. Wydarzenie, które wstrząsnęło postawami państwa, które właściwie państwo już nie istnieje w tym momencie po tym wydarzeniu, bo państwo to jest prawo, było to, że Trybunał Konstytucyjny, a przedtem sąd, orzekł, że można wydać polskiego obywatela w obce ręce, mimo że konstytucja mówiła wyraźnie, ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. Co więcej, konstytucja mówi, że przepisy konstytucji są oczywiście bezpośrednie. A mimo to sąd wydał, jacyś przepacze wydali tego człowieka, prawda? I ci ludzie staną w wolnej Polsce przed sądem. Bo jeżeli ktoś, jak państwo złamie konstytucję, to jest nieważne, a jak urzędnik państwowy łamie prawo, to jest oczywiste prawo, i sądy temu przekują, to ci sędziowie, tak samo jak stanowcy sędziowie, staną w wolnej Polsce przed sądem. I to jest wydarzenie. Panie prezesie, co moglibyśmy dopisać do naszej listy wydarzeń, zjawisk? Krótko. Gdyby pan prezes mógł króciutejko, hasło. Powiedziałem, wydanie polskiego obywatela w ręce konkretnie, a w 6 wydano, a nie tylko jednego tak naprawdę, mimo że konstytucja mówiła, ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. Czyli złamanie, jawne i oczywiste złamanie polskiej konstytucji. Profesor Jerzy Hausner, proszę bardzo. Czy mi się wydaje, że najważniejszym wydarzeniem był srebrny medal polskich siatkarzy i zwycięstwo i zwycięstwo polskich piłkarzy. Polski piłkarze nad Portugalią, nie dlatego, że jestem kibicem i się cieszyłem, ale dlatego, że to pokazuje, jakie są główne polskie problemy. Po pierwsze, to pokazuje, że mamy talenty i mamy potencjał. Po drugie, że szwankuje organizacja i po trzecie, że nie mamy nowoczesnego przywództwa i trzeba je importować. Srebrny medal w takim razie wpisujemy na naszą listę. Panowie, pozwolę, że jednak zaczniemy od naszej listy między wschodem a zachodem, czyli miejsce Polski we współczesnej Europie. Panie prezesie, to jest takie miejsce, które się panu... o którym pan marzył? Nie rozumiem. Zawsze byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy między wschodem a zachodem, tak rozumiany, więc nie rozumiem, o czym miałam mówić. No, to jest a wy temat, rozumiecie, ewentualnie tylko jesteście w stanie się odnieść do tego problemu? Nie ma problemu, no jesteśmy między wschodem i zachodem. Panie prezesie, problem? Pytam teraz młodych ludzi. Panie prezesie, no to może problem kontaktów, relacji między Polską a Rosją. Jak pan prezes ocenia te relacje? Czy widzi pan możliwość rozwiązania konfliktów między Polską a Rosją i Polską a Niemcami? Nie ma w tej chwili konfliktu między Polską a Rosją. Jest tworząca się koalicja niemiecko-rosyjska, tak samo jak była i niestety, trzeba powiedzieć jasno, to prowadzi to do jednego finału, którego jeszcze nie widzicie, ale on taki będzie. I to nie ma, czyli zwasalizowanie Polski, nie wiem czy rozbiór, ale na pewno zwasalizowanie Polski. Sugeruje pan prezes powrót do paktu Ribbentrop-Mołotow?
To, no tak, oczywiście, to jest naturalny pakt. To jest naturalny pakt. Geopolityka ma swoje niezmienne ten. Nawet mówiąc, samobójczym działaniem jest zwalczanie pana Łukaszenki. Chcę zwrócić państwu uwagę, że rurociąg bałtycki uderza nie w Polskę, która ma gaz z Norwegii, no, tylko w Białoruś. To jest uderzenie w Białoruś, która ma być zasalizowana przez Rosję. I Polska powinna ciągnąć rękę do Białorusi i razem z Białorusią się przeciwstawiać temu blokowi. Oczywiście, z Litwą być może. Tak? W takim razie należy ocenić obecną polską politykę wobec Białorusi, wpisującą się w ogólny trend niesienia tam rozkoszy demokracji. Prorosyjska i proniemiecka oczywiście. Polska robi samobójczy krok. Prawda? Czyli odpowiada panu dyktatura, jaka jest w Białorusi? A co mi za różnica, jaka jest dyktatura, czy nie dyktatura? Mamy w moim tygodniku najwyższy czas jest taki artykuł, bardzo list właściwie pana Zabiełło, który mówi, że Jagiełło był większym łajdakiem. Polaków traktował bardzo źle w odróżnieniu pana Łukaszenki, nawiasem mówiąc. Polaków traktował bardzo źle. Był bandytą, napadał, rabował, a wybrano go na króla Polski. Bo te warto Łukaszenkę. Czy nie zauważa pan drobnej różnicy, że Władysław Jagiełło był władcą paręset lat temu, a problem totalitaryzmu na Białorusi jest aktualny? Nie rozumiem. 500 lat temu problem Jagiełły był aktualny. Nie rozumiem pańskiego. Jest to jakiś, przepraszam, ale... Ja myślę, że w dyskusję włączył się profesor Jerzy Hausner. Znaczy, mnie się wydaje, że można skomentować problem polskiej polityki zagranicznej, pokazując problem weta, które po raz pierwszy i ostro polska dyplomacja, polskie przywództwo uczyniło w stosunku do rozmów Unii Europejskiej z Rosją. Na pozór wiele osób uważa, że to jest stanowczość i siła. Otóż mi się wydaje, że to jest dowód słabości, że sięgamy po tego rodzaju środek, bo nie mamy żadnych innych, a nie mamy dlatego, że nie potrafiliśmy zdobyć w Unii Europejskiej, mimo że oczekiwano tam naszego zaangażowania i mimo że mieliśmy wyjściowo zupełnie dobrą pozycję, nie potrafiliśmy zdobyć takiej pozycji, która czyniłaby rozmowy z Rosją Unii Europejskiej przy naszym podmiotowym i rzeczywistym wpływie. My nie mamy żadnego wpływu na Unię Europejską, w związku z tym w stosunkach z Rosją jesteśmy w istocie rzeczy bezradni. Czy to oznaka słabości polskiej weto? Nie rozumiem, przepraszam, tego właśnie, no nie powiem bełkotu, tylko tego zestawu słów. No przepraszam bardzo, jak to Polska może wpływ na Unię Europejską, skoro my jesteśmy podobno częścią Unii Europejskiej? Prawda? No nie można mieć wpływu na to, czego się jest częścią, no bo na to, że nie mamy wpływu na siebie. Prawda? No co to jest za gadanina? Unia Europejska z Federacją w ogóle nie istnieje, formalnie prawnie istnieje, tylko wspólnota europejska. No nie pan zajrzy na swoją kartę wozu i zobaczy pan, co pan ją wydał. Wspólnota europejska istnieje prawnie i legalnie, a nie Unia Europejska. Unia to jest projekt polityczny. Otóż, no oczywiście ta kongresów można uprawiać. Nie jest słów, tylko to jest formalizm prawny. No prawnie istnieje wspólnota. Unia jest tylko projektem, bo pierwszy artykuł Konstytucji Unijnej, który podpisał, brzmi, powstaje Unia Europejska. Na razie ona nie istnieje. Pan powie, ja... Na czym się pan opowiada? Za czym zacznie pan wszystko ośmieszać? Co pan nie, ja tylko mówię o stanie prawnym, jakie istnieje, ale... Ja na moment panu przerwę. Polskie weto było faktem, ja chciałem zapisać Krzysztofa Szczęskiego. On jest bez znaczenia dla mnie. O to, czy to jest... Jest pewnie potrzebne trochę komentarzy. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem takiej teorii losu, jaką pan Korwin-Mikke zaproponował. Znaczy takim, że Polska jest między wschodem a zachodem, to z powyższym tak naprawdę to rozstrzyga całą, nie ma o czym dyskutować. Ja myślę, że jednak jest, dlatego że można różnie kształtować swoje miejsce, nawet jeśli nie da się go zmienić. To można zupełnie różnie go wykorzystać, zupełnie różnie go rozumieć. Co to znaczy, że jesteśmy między wschodem i zachodem? I na tym polega umiejętność polityczna, żeby właśnie dane, które mamy, prawda, sytuację, w której się znajdujemy, potrafić lepiej lub gorzej wykorzystywać, lepiej lub gorzej posługiwać się narzędziami, które mamy w sytuacji realnej. W tym sensie nie można zamykać dyskusji o polskiej polityce zagranicznej, mówiąc, że po prostu będziemy ofiarą kolejnego paktu Ribbentrop-Mołotow, to znaczy po prostu nasz los jest przesądzony. A ja tego nie powiedziałem, na litość boską. Powiedział pan, że nie ma alternatywy. Jak to? Powiedziałem, że należy Białorusi nawet stosunki przystać, że nie ma alternatywy. A z Chinami nie można? Ciałszewsku na przykład. Jak a gdzie są Chiny? Ciałszewsku podpisał pakt z Chinami i dzięki temu miał Rosję w nosie kompletnie. Sowiety miał w nosie, prawda? Był to, on był większy łajdak. A jak skończył? Agenci sowieccy go zamordowali, no wie pan. Konkretna teoria spiskowa. No ale... Ja to i Markowa też teoria spiskowa dziejów zamordowano i tego Litwinienkę też spiskowa teoria dziejów prywano. Oni naprawdę mają konwersję. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy o spiskowej teorii dziejów dzisiaj jednak nie rozmawiali. Posłuchajmy na moment, co sądzą o tym Krakowie. Największym sukcesem diabła jest przekonanie ludzi, że diabeł nie istnieje. Bardzo proszę o materiał filmowy. Co według pani z wydarzeń politycznych bądź społecznych było najważniejsze w 2006 roku?
2006 roku. Według mnie najważniejsze wydarzenie to jest to szansa na to, że w Konstytucji zostanie zapisane prawo do życia. Ta seksafera, która wykazała, że jeszcze nasi politycy nie dorośli do swojej roli. Dla mnie osobiście to była na pewno wizyta Beneta XVI w Polsce. Myślę, że całe zamieszanie jest z koalicją. Spotkanie premiera i prezydenta, którzy wyglądają identycznie. Oddajmy głos jednak młodym ludziom. Jakbyście skomentowali tą sondę? Ja mam takie pytanie. Jest pan przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale po przeszło 2 latach, czy nie widzi pan jakichś pozytywów, które Polska uzyskała po właśnie wejściu do Unii? Polska weszła do wspólnoty europejskiej, podpisując traktat akcesyjny i widzę bardzo dużo pozytywów i widzę dużo negatywów, których pan nie widzi. Natomiast ja chciałem tylko zaprotestować kategorycznie przeciwko mówieniu mi, że ja uważam, że nie ma działania w polityce zagranicznej, co pan mi imputuje. Pytanie było nie o politykę zagraniczną, tylko o wschód i zachód. Są pojęcia kulturowe. Na temat mam nic do powiedzenia. Natomiast na temat polityki zagranicznej mogę rozmawiać. Panie prezesie, ale... Jako samoobrona jesteśmy eurorealistami. I będziemy mieli plusy i minusy. Jest pełno plusów. Na przykład w tej chwili Komisja Europejska chce zabronić polskiemu reżimowi dopłacanie do stoczni. I to jest bardzo dobre, bo ja sobie nie życzę, żeby moje pieniądze były dopłacane w bankrutujące przedsięwzięcia. I tutaj Komisja Europejska działa, nie Unia, tylko Komisja Europejska, nawet nie wspólnota, tylko Komisja, działa rozsądnie. I ja to popieram, na przykład. Ale jeszcze panu podam kilka takich przykładów, ale znam również odwrotne. No niestety raz są więksi wariaci tam, raz więksi u nas. Nie ma żadnej różnicy między Brukselą a Warszawą. I tam siedzi dziwna paka złodziei, wariatów, maniaków, prawda? I raz ci są gorsi, raz ci są gorsi. Tyle. To jeszcze bym dodał. W którym miejscu powinna się rola państwa kończyć w ingerencji do życia obywateli? Na wojsku, policji i ochronie i wykonywanie wyroków sądowych. Cała reszta to prywatne, a nie państwo. A oświata, służba zdrowia? Słucham? Ale... Słucham? Umówmy się, to już ostatni problem. Ale pytanie, bo nie usłyszałem pytania. Oświata, służba zdrowia. Zawsze było prywatne. Kopernik żył bez państwa, coś wtrącało w to i jakoś wie pan żył. Kiedyś też. No nie zgodziłbym się z panem, bo na przykład w służbie zdrowia są niektóre usługi wysoko specjalistyczne, co za tym idzie wysoko płatne. Ale kto je płaci? Powinniśmy tak jak teraz płacić powiedzmy jakieś tam część dochodów, jakieś składki, które by jak gdyby rekompensowały. Wie pan co, ja dyskutowałem kiedyś z panem Bugajem, który mi powiedział, w radio to było, powiedział, że wszystkie podatki w Polsce są biedni. A potem było pytanie, kto ma pokrywać służbę zdrowia? No z podatków, czyli biedni mają to pokrywać, tak? No właśnie, ja uważam, że nie, że każdy powinien płacić za siebie. Ja proponuję tak, jeszcze... Ja komentując ten rok i zastanawiając się, tak podsumowując ten rok, mam wrażenie, że polska polityka sięgnęła jakiegoś niewyobrażalnego dna, ponieważ Młodzież Wszechpolska w ten sposób zamawia piwo, samoobrona, poseł Żwiński okazał się hotelowym perwersem i mam pytanie... A Prawo i Sprawiedliwość się chce, a Prawo i Sprawiedliwość... No nie wiem, czy normalnym, skoro molestuje seksualnie kobiety. A kogo molestował? Jeżeli pan uważa, że to jest normalne, to ja nie zazdroszczę pańskiej żonie. Natomiast chciałem się zapytać, no i jeszcze chciałem powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, najnowszym pomyśle o intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Jak się to ma do biblijnych słów, nie będziesz używał imienia Pana Boga swego nadaremno. I chciałem się zapytać, co zrobić, pana ministra Hausnera, co zrobić, żeby kiedy już zdecydujemy się odsunąć takich ludzi, jak ci, którzy nami rządzą, kiedy będziemy mieli okazję, aby nie wybrać ludzi nawet pozytywnie zakręconych, ale takich jak pan Korwin-Mikke. Dziękuję. Na to prostej odpowiedzi nie ma. Ja powiem, że swego czasu Polska stanęła przed takim problemem, jakim była prezydentura Lecha Wałęsy. Ja oczywiście nie należałem do ludzi, którzy uważali, że to jest dobre dla Polski, ale też tłumaczyłem, że jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest to, żeby on przegrał w demokratycznych wyborach. I dzisiaj ja z szacunkiem odnoszę się do Lecha Wałęsy. Jest tym, kim powinien być. Jest legendą i ma swoje miejsce w historii. A w polskiej bieżącej polityce się nie liczy i całe szczęście, bo dzięki temu można coś jeszcze z tego Wałęsy historycznego uchronić. To, że rządzi w Polsce obecnie PiS, rządzi Samoobrona i rządzi LPR, moim zdaniem to było nieuchronne, ponieważ znaczna część społeczeństwa, niezadowolona z poprzednich rządów, głosowała
za tymi politykami, za tymi ugrupowaniami. My musimy po prostu w to przejść, a ci, którzy uważają, że nie należy się z tym godzić, zamiast myśleć o tym, jak po prostu to wywrócić, powinni zastanowić się, jaką stworzyć alternatywę programową i personalną i po prostu dać dowód, że można lepiej rządzić po zwycięstwie demokratycznym. Innej drogi nikomu nie proponuję. Jedyną, którą widzę za rozsądną i dobrą dla Polski, to po prostu droga demokratyczna. Niestety przez ten okres będą nas kompromitować, zarówno siebie kompromitować, wobec nas, trzeba umieć to w polityce wykorzystać. Jeżeli ktoś się interesuje polityką, musi ten czas, którym nie rządzi, poświęcić na to, żeby przygotować swoją ofertę programową, znaleźć inne, racjonalniejsze odpowiedzi na pytania, które zostały postawione wcale zresztą nie tak do końca błędnie. Dlatego, że i PiS, i Samoobrona i LPR wiele problemów nazwały w sposób, który ludzie przyjęli. Przyjęli, że to są rzeczywiste problemy. Oczywiście czymś innym jest nazwać, czymś innym jest dostrzec, a czymś innym chcieć i móc potrafić rozwiązać. Te ugrupowania nie potrafią tych problemów rozwiązać ani w wymiarze państwa, ani w wymiarze gospodarki, ani w wymiarze społeczeństwa. Ale potrzebna jest w związku z tym alternatywa. Podkreślam, nie tylko programowa, ale także niezwykle ważne jest to, że potrzebna jest alternatywa personalna i ta alternatywa idąca nie z młodzieżówek partyjnych, ale idąca od środowisk młodych ludzi, którzy rzeczywiście są gotowi robić coś dla państwa. Szukajcie takiej alternatywy, twórzcie taką alternatywę. Nie czekajcie na to, że ktoś przez was rozwiąże. A jeżeli nie, to wtedy powiem wam jedno. Najlepszym sposobem oglądania polskiej polityki jest szkoła kontaktowa, jeżeli nie wierzycie w to, co wam powiedziałem. Ja chciałbym jednak... Wałęsy ocalił Aleksander Kwaśniewski, który zataczał się po pijanemu na grobach polskich męczenników w Charkowie. Czy tak, panie profesorze? Ale co to ma wspólnego z moją odpowiedzią? Co to ma wspólnego? No w ten sposób można wszystko obrócić w przeciwieństwo. Ja nic nie mówiłem o Aleksandrze Kwaśniewskim. Powiedziałem, że uważałem rządy Wałęsy jako prezydenta za niedobre dla Polski, ale jednocześnie uważałem, że zamiast obrażać i nie szanować tego prezydenta, lepiej jest po prostu doprowadzić do sytuacji, gdzie przegra demokratyczne wybory. Dzisiaj Wałęsa moment. Nie jest zagrożeniem. Przepraszam bardzo, doskonały moment, ten dzwonek, czyli połowa naszego programu, żebyśmy do kolejnego tematu z naszej tablicy. Andrzej Leper, polityk roku 2006 od zlotu do, no właśnie. Pytanie, co dalej? Panie prezesie. Nie wiem, no mi się wydaje, że pan Leper mógłby ewentualnie komentować moje wypowiedzi. Dlaczego ja mam komentować pana Lepera? Co to jest pan Leper? Ale zwykle jest tak, że politycy komentują wypowiedzi innych polityków i stąd to pytanie... Ma pan jakąś wypowiedź pana Lepera? Bo ja nie znam żadnej wypowiedzi. W takim razie młodzi ludzie, czy macie jakiś komentarz, tak? Słucham. Tak, oczywiście. No, moim zdaniem Andrzej Leper jest już skończony. Bardzo mi przykro, ale wasza formacja praktycznie już nie istnieje. Chodzi o to, w czym rzecz. No, praktycznie Leper został zjedzony, tak jak to już któryś z braci Kaczyńskich powiedział, to były tylko przystawki. Samoobrona zostanie wchłonięta, ponieważ jest zupełnie bezideowa i bezprogramowa. Jej elektorat zostanie po prostu przejęty przez prawdopodobnie PiS, a część przez też LPR. Tak ja to widzę. No co prawda Leper teraz usiłuje odcinać się od osób, które ciągną go w dół, tak jak mieliśmy decyzję odnośnie pana Łyżwińskiego. Ale wydaje mi się, że jego czas już się po prostu skończył. I dobrze. Ja rozumiem, że teraz czas na odpowiedź młodych ludzi Samoobrony, tak? Pan premier jest mocną osobą i na nim polega. No on stworzył Samoobronę, ale też mamy wiele osób, które zaangażowały się bardzo mocno w działanie. Mamy ogromne struktury i nie sądzę, żebyśmy byli skończeni jako partia. Dobrze działamy i nie poddajemy się. Wiemy, że mamy wielkie problemy, ale myślę, że sobie z nimi poradzimy. Przepraszam bardzo, ale nie wiem, czy Andrzej Leper jest osobą na tyle wartościową, żeby poświęcać czas na podsumowanie roku. Przejdźmy do innych punktów, chociażby kwestia wyborów samorządowych. No przepraszam bardzo. Seksafera jest po prostu śmieszna, to rzeczy trzeciorzędne. Dużo bardziej ważne rzeczy się w tym roku działy. Zajmijmy się może omawianiem ich. A nie takimi pierdołami. Problem samoobrony w tym roku postrzegasz tylko przez pryzmat seksafery, która akurat była ostatnio, pewnie o tym poczytałeś. Ale ja protestuję bardzo. Nie było żadnej seksafery. Przepraszam bardzo, pani Krawczyk. Koleżanka pani Krawczyk dostała propozycję seksualną, ona odmówiła i pani Krawczyk, wiedząc o tym, poszła pracować do pana Urzyńskiego. Każdemu wolno taką propozycję przyjąć, nie ma żadnej afery, jest tylko banda bezpieki, która chce obalić tę koalicję, bo niedługo wchodzi ustawa lustracyjna i przed wejściem ustawy chcą obalić koalicję.
i robią wszystko w tym kierunku. Żadnej seksafery nie ma. Trzeba się przyjrzeć tym dziennikarzom tego tabloidu. Przepraszam bardzo, za moment. Minister edukacji to ma większy wpływ na to, co się dzieje i dużo więcej złych rzeczy robi. Panowie i panie, ja mam... Dziennikarze tego tabloidu, czyli Gazety Wyborczej, kto im zapłacił za zrobienie tej afery? Ile oni zapłacili pani Krawczyk? Zgadza się pan z panem premierem Leperem, że był to zamach stanu? Że po prostu to jest obalenie rządu, zamach stanu. To była próba obalenia rządu, nie zamachu stanu, obalenia rządu. Ja mam propozycję. Chciałbym bardzo, żeby podsumował temat Andrzeja Lepera krótko. Doktor Krzysztof Szczerski, proszę bardzo. Ja powiem, powiem tak, że to, co słyszymy właśnie mniej więcej tutaj w naszej dyskusji, to jest pewien charakterystyczny rys polskiej polityki tego ostatniego roku rzeczywiście, to znaczy rzucanie się od ściany do ściany, podawanie absurdalnych porównań, podawanie, wyciąganie maluteńkich fragmentów rzeczywistości jako tego, co opisuje całość rzeczywistości. To jest mój komentarz do seksafery, która nabrała naprawdę rozpędu, który nie powinna nigdy nabrać, bo tak naprawdę nie jest wartościową, nie jest tematem istotnym dla omawiania polskiej polityki ostatniego roku, natomiast jest czymś charakterystycznym. W tym sensie może by było warto o tym powiedzieć, że to jest właśnie to coś, co trawiło polską politykę ostatniego roku, mianowicie takie właśnie rzucanie się naprawdę od ściany do ściany przez i różnego rodzaju grupy nacisku, Dziękuję bardzo. Nie rzucanie się, tylko media zależne od bezpieki zrobiły tę aferę. No powiedzmy wreszcie prawdę w oczy. Ja bardzo się cieszę, że został wywołany temat samorządu. W takim razie proszę bardzo, bitwa o samorząd. To znaczy, jeżeli chodzi o wybory, wydaje mi się, że kwestia wyborów samorządowych jest po prostu najważniejsza w tym roku, dlatego że wybraliśmy samorządy na najbliższe 4 lata, a to te samorządy przede wszystkim będą zagospodarowały znaczną część pieniędzy z Unii Europejskiej. Dlatego wydaje mi się, że może o tym pomówmy, co robić, żeby te pieniądze jak najmniejszym stopniu zmarnować, jak najlepiej wykorzystać. I wydaje mi się, że to jest, chciałbym się zapytać właśnie panów goście, jak widzą możliwości ulepszenia sposobu wykorzystania środków, żebyśmy nie zmarnowali tej szansy, bo jednak brakuje nam na wszystko pieniądze, a Unia Europejska to jest zastrzyk pieniędzy. A moje obawy są to tyle poważne, że Prawo i Sprawiedliwość była z partią sceptyczną też w stosunku do Unii Europejskiej. Ja się na przykład boję, czy radykałowie prawicowi po prostu nie będą chcieli w jakiś sposób sabotować. Nic nie jest prawicowy, jest partią narodowo-socjalistyczną. Jest konserwatywny, socjalistyczny. Ale mieliśmy rozmawiać o samorządzie, rozumiem, że to pytanie było między innymi do profesora Jerzego Hausnera, proszę bardzo. Znaczy to samorząd. Jak rozumiem, postawiono takie pytanie, kto wygrał tą bitwę o samorząd. Mnie się wydaje, że przede wszystkim wygrał Wrocław, wygrała Gdynia, wygrał Rzeszów. Kraków zostawiam na boku, bo tu też jest za dużo moim zdaniem polityki. A więc wygrały te miasta, których społeczności wybrały prezydentów. Prezydentów, którzy naprawdę coś potrafili zrobić i niezależnie od tego, czy są i jak bardzo są związani z ugrupowaniami politycznymi, po prostu okazali się dobrymi gospodarzami. To jest dobry sygnał. To jest dobra zapowiedź i co najważniejsze, pokazało się, że w Polsce warto dobrze rządzić i można być ponownie wybranym. I myślę, że na tym można budować poczucie optymizmu. Szkoda, że tylko tak niewiele jest tych pozytywnych przykładów, ale z tego osobiście się bardzo cieszę. I cieszę się, że są tacy gospodarze i tacy liderzy samorządów w Polsce. Panie profesorze, pan się utożsamia z Lewicą i Demokratami? Gdy chodzi o ten projekt? O ten projekt. Znaczy, moje stanowisko w tej sprawie jest takie. LIT jest projektem, który dostał poparcie, a który nie istnieje. Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest jakaś możliwość, to niech ten projekt stworzy. Ja oczywiście uważam, że to jest projekt do stworzenia, ale tak naprawdę go nie ma, bo na razie jest to tylko szyld i moim zdaniem osiągnięcie z tego dobrego projektu politycznego, czyli zbudowanie tutaj rzeczywistej alternatywy jest bardzo trudne, również i dlatego, że dzisiaj tak samo wiele łączy, jak dzieli SDPL i SLD. Wewnątrz SLD są ogromne podziały i wydaje mi się, że to jest rzecz, która jest do zrobienia i z tego punktu widzenia 3 lata rządów, które mogą być niedobre dla Polski, daje szansę tym ugrupowaniom, żeby coś porządnego zaproponowały. Na razie tylko zaproponowały celne hasło i nic więcej. Taka jest moja autokrytyczna poniekąd zresztą ocena. Tak? Przepraszam, ja mam pytanie do obydwu panów. Kłyk, Przemysław, Młodzi Razem. Czy panowie się zgodzą z tezą, że na szczęście polityka ma coraz mniejszy wpływ na polską gospodarkę i dzięki temu polska gospodarka, znaczy dlatego, znaczy tutaj pan prezes się od razu oburza, znaczy chodzi mi,
ten wpływ, który widać na przykład poprzez reakcję giełdy, który, znaczy tak naprawdę brak reakcji coraz częściej na różne wydarzenia polityczne. Czy na szczęście coraz bardziej postępująca stabilizacja polskiej gospodarki nie jest czymś, co polskie władze powinny umacniać i powinny tą niezależność gospodarki coraz bardziej umacniać, między innymi poprzez jak najszybsze wprowadzenie euro i jak największą decentralizację wydawania pieniędzy unijnych. Jakie jest pytanie? Czy panowie się zgadzają z tym, że powinno się dążyć do oddzielania gospodarki od polityki? Poruszył pan całą kupę problemów. Przede wszystkim domaga się pan decentralizacji, a z drugiej strony centralizacji pieniądza, żeby sprowadzić zamiast drugich pieniędzy euro. Jest to sprzeczność w sobie. Niekoniecznie. Ja jestem za decentralizacją. Po drugie, ludzie mówią tak, mamy dobrą złotówkę, no to trzeba ją zniszczyć i wprowadzić na jej miejsce euro. To jest jakiś absurd, prawda? Znaczy, dobra złotówka, znaczy, czy mocna złotówka jest dobrą złotówką? No dobra, no przecież jest dobrą. Po trzecie... Niekoniecznie właśnie. Po trzecie, proszę pana, no... Powiedzmy jasno, ludzie się kłócą, czy tam będzie, oni dopłacą do nas miliard euro, czy my do nich miliard, naprawdę oni do nas dopłacają około 1,5 miliarda rocznie, ale proszę państwa, to jak nam podzieli to na obywatela, to jest 20 groszy dziennie, to są w sumie nieważne. Przepisy, jakie do nas nachodzą, które krępują naszą działalność, ale być nasze mogą być głupsze, prawda? To jest problem, a nie te 20 groszy, które dostajemy od wspólnoty europejskiej. Natomiast chcę powiedzieć jedno, jest jeden kraj, jedno państwo, które weszło do wspólnoty europejskiej o wiele, z dawnych demoludów, o wiele przed nami, jest to NRD. Dostało 900 miliardów euro dotacji na kraj wielkości połowy Polski. Jest w ruinie. Otóż widzi pan, wam się wydaje, że pieniądze dają szczęście, że pieniądze dają gospodarkę. Nie. Bogactwo pochodzi z pracy. Polska może zamienić panu wszystko, co tu jest, na złoto i będziemy w sytuacji króla Midasa. Praca daje bogactwo, nie złoto. Hiszpania i Portugalia dostały z swojej Ameryki Łacińskiej ogromnej ilości złota i przestały się liczyć. Nieco odeszliśmy od samorządu, tak? Ja mam pytanie właśnie do pana Hausnera i do eksperta. No jak to jest, Krzysztof Jagielski, Młodzieżowy Komitet Wyborczy z Bochni, że do samorządu wybieramy właśnie ludzi, których uważamy za specjalistów, za których uważamy, że mają autorytet, natomiast polityków, których wybieramy na ten wysoki szczebel, to są politycy, za których potem się wstydzimy i czujemy się często zażenowani tym, co robią. Jak to jest w ogóle? Czy na szczeblu lokalnym sobie daje nas tę radę, a na tym wysokim nie? Wiadomo dlaczego, dokładnie. Z tego powodu, że w wyborach centralnych jest telewizja, a w wyborach lokalnych ona się nie może podzielić na 100 miast i miasteczek. Ludzie wybierają bez telewizji i dlatego wybierają w miarę rozsądku. Panie profesorze. Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że i PiS, i Samoobrona, i LPR, nawet jeżeli w przypadku tych dwóch grupowań ten elektorat jest w tej chwili mniejszy, ma swój elektorat. I ja nie sądzę, żeby tak naprawdę ci, którzy są wierni tym partiom, naprawdę się koniecznie wstydzili. Będą raczej przyjmowali, że jest to spisek, że ktoś to zmontował, więc to niekoniecznie jest takie proste rozumowanie. Natomiast ja powiem tak, że jeżeli pytanie brzmi o to, czy polityka ma wpływ na gospodarkę, to całe szczęście, że ta polityka, która jest w mediach na co dzień, ta polityka afer, polityka szukania agentów nie ma wpływu na gospodarkę. Z tego punktu widzenia myśmy osiągnęli bardzo dużo, że to nie ma żadnego znaczenia na zachowanie rynków finansowych i przedsiębiorców. Natomiast nie chcę przez to powiedzieć, że w ogóle polityka jest bez znaczenia z punktu widzenia warunków gospodarowania, takiej polityki, której Polska potrzebuje, po to, żeby sensownie między innymi zagospodarować te pieniądze, żeby te pieniądze Polsce nie zaszkodziły, takiej polityki ja szczerze powiedziawszy nie widzę. Chcę na przykład na jeden problem zwrócić waszą uwagę. My dostajemy miliardy euro, tylko te miliardy euro, jeżeli nie ograniczymy zbędnych wydatków, będą powodowały zwiększenie wydatków publicznych w Polsce w ogóle. O właśnie. Będą prowadziły do zwiększenia wydatków publicznych, więc jeżeli teraz nie będzie naprawy podjęcia programu, który proponowałem, nie chcę dyskutować, czy moje rozwiązania były najlepsze, ale pójścia w tym kierunku, to my więcej zapłacimy za użycie tych pieniędzy, niż to nam pomoże. I to jest rzeczywisty problem. I o tym problemie warto dyskutować, naprawdę. Jak rozwiązać tą sytuację, jak wymusić na to, żebyśmy nie leczyli naszych patologii w ten sposób, że będziemy po prostu dawali plastry za pieniądze unijne, tylko żebyśmy rozwiązali rzeczywiste problemy. Ja cieszę się bardzo, że jeśli o ten temat chodzi, to jest pełna zgodność między, między nami. I w związku z tym chciałbym... No bo teraz chciałbym, pan mówi poważnie, a nie do śmiechu. No. Chciałbym, żebyśmy poruszyli jeszcze jeden temat z naszej tablicy. Lustracja po polsku... Budowcy. Czy prawda nas wyzwoli? Może zacznijmy od Krzysztofa Szczerskiego. Prawda nas wyzwoli? Ja jeszcze słowo tylko do pytania, bo chyba nie było na nie odpowiedzi. No oczywiście jest tak, że w wyborach lokalnych
ta perspektywa polityki lokalnej jest na tyle bliska, że jesteśmy w stanie realnie ocenić wartość poszczególnych polityków, stąd wybieramy ludzi bardziej wachowych. Ta polityka ogólnopolska jest naprawdę oparta wyłącznie na tak zwanym kredycie zaufania, a ufamy bardzo różnym ludziom, stąd tak naprawdę są po prostu różne perspektywy i różne możliwości realnej oceny jakości ludzi w wyborach lokalnych, wyborach ogólnopaństwowych, więc tak naprawdę to jest, pewnie stąd się bierze troszkę, czy lustracja nas wyzwoli. Prawda zawsze wyzwala. Ja jestem absolutnie tutaj w tym sensie bezwzględny i uważam, że warto zapłacić każdą cenę za prawdę o samym sobie, a także w sensie społecznym, dlatego że historia nie jest bez znaczenia dla polityki bieżącej, a tym bardziej dla planowania przyszłości, bo człowiek bez, czy społeczeństwo bez historii to jest jak człowiek bez pamięci. Jeżeli my nie mamy pamięci własnej, to też nie wiemy, czy ten, któremu podajemy właśnie rękę, czasami nie zbił nas wczoraj, prawda? Więc musimy wiedzieć, czy nie ukradł nam pieniędzy dwa dni temu, prawda? Więc musimy mieć pamięć, a pamięcią społeczeństwa to jest właśnie historia. Lustracja jest częścią odtwarzania czy odzyskiwania pamięci. Czy może się tym zajmą historycy, a nie politycy. Bo niestety obawiam się, że obecna lustracja polega przede wszystkim z zjawiskiem politycznym, a w mniejszym stopniu historycznym. Wie pan, ja myślę, że lustracją mówią się historycy, tylko historycy mogli działać. Teraz o lustracji mówią politycy i właśnie historycy też upolitycznieni. Historycy, tacy jak profesor polityki. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy zamknęli ten temat głosami wszystkich naszych gości, panie prezesie. Znaczy, ja traktowałem lustrację, którą zgłaszaliśmy 15 lat temu, która przeszła przez Sejm, została sparaliżowana, przez agenturę oczywiście. Jak pan mówi, to skutkowej teorii dziejów, nie ma sprawdzić biografię sędziów sądu, trybunału, który to sparaliżowali. Otóż, proszę pana, ta lustracja miała na przykład ujawnienia, tak jak się pan chce. Natomiast rzeczywiście jest prawdą, że na przykład PiS traktuje to jako zemstę polityczną, jako walkę o stołki, prawda, teraz my, prawda, wyrzucić tamtych, zająć ich miejsce. To jest prawda, niestety. I ja się zgadzam, że to powinni robić prawnicy, historycy, jacyś tacy ludzie, a nie politycy. Ale przecież zdaj pan sobie sprawę, że te dokumenty Szapy Lesiaka, to były ujawnione tylko te dokumenty, które mówiły, jaką ważną partią jest PiS, PC, jaki był prześladowany i tak dalej. Żadne inne tam nie były pokazane. Panie profesorze. Znaczy ja generalnie uważam, że zamiast tej dzikiej i służącej bieżącej rozgrywce politycznej lustracji, no powinna być lustracja, która daje wszystkim równe szanse i sąd powinien rozstrzygać, jeżeli ktoś ma wątpliwości i uważam, że po prostu obywatele, tak jak w Niemczech, powinni mieć dostęp do akt, które tworzyła w stosunku do nich Służba Bezpieczeństwa, a ludzie powinni móc spojrzeć, poza oczywiście kwestiami obyczajowymi w te akty i wyrobić sobie zdanie. Sprawa wątpliwych powinien rozstrzygać sąd. Im szybciej dojdziemy do tego punktu, tym szybciej będziemy mieli to za sobą. A trzeba o tym, co było w Polsce komunistycznej, tak, mówić. Ale w sprawach Jurczyka i Wałęsy. Tak, i będziemy mieli to za sobą i będziemy się mogli zająć tym, co naprawdę w tej chwili decyduje o przyszłości, a nie ciągle być tam gdzieś w stanie. Już zupełnie na zakończenie chciałem zapytać doktora Krzysztofa Szczerskiego. Pana nie pytałem. Zdaniem pana, najważniejsze wydarzenie tego roku, tego roku. Najważniejszym wydarzeniem tego roku dla mnie przynajmniej jest chyba próba podjęta, nie zrealizowana, ale podjęta próba zmiany kursu polityki w Polsce. Rzeczywiście to, co było nazwane IV Rzeczpospolitą, to dzisiaj wiemy, że nie zostało rozpoczęte tak naprawdę. Było przynajmniej próbą, pierwszą, realną próbą od 15 lat pokazania innego sposobu myślenia o państwie polskim. To jest rzeczywiście najważniejsze wydarzenie tego ostatniego roku. Ja się bardzo cieszę, że przy tym, co powiedział dr Krzysztof Szczerski, wszyscy kiwamy głowami. Dziękuję bardzo. No tak, pod warunkiem, że mówimy, że to jest nieudana próba, to jest zgoda. Dziękuję. Po prostu kompletnie nieudana. Po prostu jej nie ma.